Wstawaj. Co tu się dzieje? Gdzie ty mi latarką świeci? Co tu się dzieje? Tu jest. Szybko, chodź. To jeszcze jest. Kolego, muszę wziąć dokumenty. Chodź szybko. Ale poczekaj, jaki on tu jest? No on tu jest, szybko. Ale no, dobra, poczekaj, ale co tu się w ogóle stało? No, chwilę mnie nie było. Poczekaj, gdzie ty biegniesz? No poczekaj, bo ja nie rozumiem tego wszystkiego. Co tu się dzieje? Tu jest, szybko. Musimy wziąć dokumenty i uciekamy. Jakie dokumenty? Szybko, kolega, musieliśmy wziąć dokumenty. O nie, szybko. To jest on, to jest. Poczekaj, uważaj, tak. Poczekaj. Dobra, kto to by, kto, poczekaj, wytłumacz mi. O co tutaj chodzi, czemu to jest wszystko zniszczone? To on. Musimy uciekać. Dobra, nie chodź, będzie, szybko, ci... uciekaj. Dobra, nie będzie, że ci zaufam, dobra. Czekaj. Czekaj, szybko. Uciekamy. O, jest! Hej chłopaki, tutaj, znajdę dobre wyjście, uciekaj, on jest za tobą! Nie, uciekaj! O nie. A, porwał mnie! To teraz, o, go porwał. Dobra, poczekaj, może jakieś inne wyjście znajdziemy. Kurczę, dobrze, tak teraz jakoś pamiętam, chodź, ja znam tu wyjście. Dobra, tędy, jego dawaj, jest... tędy. Otwarte? Ej, tu w ogóle, co tu się stało? Czemu on... blokował? Kurczę, ja bym go pomógł mu. Czemu nie możemy mu pomóc? Myślałeś na niego. Tylko uciekajmy. Dobra, uciekam. Dobra, uciekamy. Dobra, Remix, jesteś już w mieście. Dawaj, chodź, uciekamy. Uciekamy dalej. W ogóle, wiesz co? Tu mam domek niedaleko. No, prawda? No, mam tu domek. W ogóle, co to tam było? Nie wiem, tu gdzieś on. Może mi to zaraz wytłumaczysz, o co z tym wszystkim chodziło. Chodź. Ale mieliśmy farta, że uciekliśmy. No, dobra, ale tam jest. Widzisz ten taki świecący się cały? O, widzę. Chyba ktoś w nim był, że on się cały świeci. Ale przecież ja pogasiłem. Czemu teraz tu wszystkiego tego nie ma? Dobra. Chodź szybko. Ale tutaj tego domu tu nie było kiedyś. W ogóle ładnie tu się tu wybudował. Dobra, chodź. Tu się pali. Otwarty. Chodź sprawdzić, czy... Nie ma. Chodź, szybko. Okej, okay, i tu tak sobie tutaj mieszka. Dobra, poczekaj, zapalimy gdzieś światła jeszcze. Okej, okay, tu masz coś w łazienkę, jak chcesz skorzystać? Nie wiem. Ale w sumie nie, na razie ten, czekaj. Wow, ej, naprawdę, dobrze, że stamtąd uciekliśmy. No. Tu mam dla ciebie... to ufę, tu możesz się przespać. Dzięki. Ale jeszcze chodź, ci pokażę balkon. Pokażę ci jeszcze balkon. Aj, dobra, wiem kto był. Był znajomy, bo widzę, że jeszcze naleśnik, i to niedawno musiał być, że jeszcze naleśników nie dojadł. Okay. A, dobra. Już więc no, myślałem, że ktoś tu żył, ale to znajomy. On zawsze lubi naleśniki, więc zawsze są naleśniki. Chodź, ci coś jeszcze pokażę. Jakbyś chciał się przebrać, to tu mam garderobę. No, dobrze. I ten, w sumie zobacz. Ładny widok. Dobra, tu jesteśmy już raczej bezpieczni. Kurczę, tego sąsiada tu nigdy nie było. No ma ładny, ale widzę, że dopiero się buduje. Może kiedyś tam do niego zawitamy lub coś, dobra. Wiesz co, to ja bym się najlepiej chyba przespał, ty chyba też po tych wszystkich, co tu się stało. To tu mam dla ciebie ten. Lub jak chcesz, możesz na dole przy telewizorze, tam jest trochę większa. A w sumie, czemu jeszcze telewizor, a ja mam telewizor, nie mam telewizor, przecież nie zamontowali. No i teraz będzie fajnie, dobra. To wiesz co, ja najlepiej wszystko zamknę. Garaż zamknięty. A, no, samochodu nie ma, czyli ten, pojechał. Powinniśmy być bezpieczni. Okej, okay, to ja idę spać. To do jutra. Jutro coś musimy z tym wszystkim zrobić. Na razie. Na razie. Oj, dobra. Wstajemy rano. Okej. Okay. Okej, okay, co to tam było? Dobra. Remix jesteś? Remix, no halo? O, dobra. Powiedz mi teraz tak. Co to było? No niestety, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale to był on. Jak on? Cały czas mówisz on. Nie możesz mi o tym powiedzieć? No kurde, dobra. Nieważne, rozumiem, to był on. Sam pewnie nie wiesz, kto to był, dlatego, okej. Okay. Wiesz co, musimy jechać do sklepu, bo mamy mało zapasów. I trzeba coś kupić w tym sklepie. Ja widzę, poczekaj, tylko... wyłączę ten telewizor na razie i jedziemy do sklepu. Dzwonił w nocy znajomy, powiedział, że odstawił nam auto. O, dobrze. Dobra, więc mamy autko, dawaj, chodź. Jedziemy do sklepu po jakiś prowiant.
I w sumie trzeba będzie tutaj jakoś wytrzymać w tym wszystkim. Okej, jedziemy. Okej. W ogóle cieszę się, że nam udało się w ogóle uciec stamtąd. A powiedz mi tylko ten Mati cały, on tam przeżył czy nie przeżył? Nie mam pojęcia kompletnie. Gdzie był sklep? Po prawej, dobra. Sklep był tu po prawo od razu. Dobra, jest, mamy. Okej. Okay. I tutaj było tu w lewo, dobra, jest. Chodź. Trzeba jakiś prowiant sobie zrobić i w sumie się wytrzymać, bo nie wiem, co teraz się stanie. W sumie uciekliśmy z więzienia. Mam nadzieję, że nas nie rozpoznają, bo po tym całym tutaj wszystkim, co się stało, to prawdopodobnie oni chyba szukają tego typiarza, co to wszystko zrobił. Dobra, chodź. Dobra. Dobra, chodź. Żeby nie zbudzać podejrzeń. Taka, dobra. Lejsy bierzesz? Lejsy? Dobra, też wezmę jakieś lejsy. Dobrze. Weźmy coś do picia jeszcze. Tutaj w ogóle wziąć 3 paczki lejsów, jakieś banany, też lubię banany. Co picia bierzesz? Ja wezmę kolę. Ja lubię bardziej kolę chyba, co? Co tu jest? Jakiś no... ja tego napoju nie widziałem. On drogi jest. Widziałeś go? Widzę, że go wziąłeś trochę. Ja też go wezmę. Ej, patrz, co tu jest? O, widzę... Mati! O, chłopaki, widzę, że wam się też udało uciec. Mi się udało uciec w ostatnim chwili. Mati, cicho. Bo żeby nas usłyszeli, chodź na bok. Chodź tu na bok. Dawaj, tu, szybko. Hej. Udało ci się wydostać? W ostatniej chwili udało mi się przeskoczyć przez płot, jak mnie wlok przez jakieś krzaki. To naprawdę dobrze. W sumie nam też się udało, wiesz co, uciekliśmy drugim wyjściem. W ogóle to gdzie teraz idziesz? No i na mnie czekałem, więc muszę spadać. Bardzo się cieszę, że wam się udało też uciec od niego. Dobra, ale jak coś, to żeby o nas nic nie wiedzieli, że uciekliśmy z więzienia. Dobra, na razie. Na razie. Czaisz? Udało mu się. No, to jest po prostu niemożliwe. Ale ja widziałem, jak go ciągnął za tą nogę. No ja też widziałem. Ej, dobra. To ja szybko, chodź jeszcze, weźmy sobie jakieś te napoje, może sera trochę. Okej, okay, dawaj. Idziemy to kupić. Do kasy. Dobra, chodź tu do kasy. Okej, okay, dobra, ja to wszystko tutaj poproszę, tak. Okej, okay, wchodzimy. No, wchodzimy. Okej, okay, dobra, dawaj do bagażnika, wszystko pakuj. Dobra. Mamy. Ej, w ogóle ja w to wszystko nie wierzę, co tu się dzieje. Okej, okay, wiesz co? Musimy jechać do mojego domu, ustalić plan i co dalej robimy. Bo ja bym chciał się na pewno dowiedzieć, co to jest on. Wiem, że to jest niebezpieczne, ale chciałem się dowiedzieć. I chciałbyś tym i tym towarzyszyć? Tak, na pewno chciałbym ci w tym towarzyszyć. Dobra. To musimy odkryć, kto to jest. Zobaczymy. Na razie musimy się przygotować do tej całej misji operacji. Okej, okay, zaparkuję. Zamykamy garaż, żeby na pewno, nie wiem gdzie on jest. On pewnie na pewno, jeżeli wszystkie już tam wytłukł, to na pewno będzie w tą stronę szek. To chodź, coś jeszcze pokażę. Chodź ze mną, coś ci pokażę. Ponieważ w czasie, w trudnych sytuacji mam specjalny bunkier, więc jeżeli coś by siekolwiek działo, mnie by nie było, chodź tutaj. Mam tu specjalny bunkier, gdzie nas na pewno nie znajdzie. Więc jak cokolwiek by się działo, to jest tu jedzenie, mamy tu telewizor, komputer, więc możemy się tutaj ochronić i na pewno nic nam tutaj nie zrobi. Więc w sumie możemy tu wychodzić i ten. Musimy się dowiedzieć, kto to był. Musimy się dowiedzieć.